Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kolejne piwa z Tenczynka. Wczoraj widzieliście 5 z serii klasycznej, czy kolekcji klasycznej, a dzisiaj mamy z serii P. P jak piwo, P jak palikot, P jak piwna rewolucja. Piwo P American Wheat to lekkie, orzeźwiające, delikatnie wytrawne piwo pszeniczne. Użyta mieszanka amerykańskich chmieli nadaje mu cytrusowych i żywicznych aromatów, wyróżnia się wysoką pijalnością. Piwo P jak piwna rewolucja to linia naszego piwowara Sebastiana Jabłońskiego oparta na jego autorskich wersjach nowofalowych stylów piwa. Podoba mi się bardzo to podkreślanie roli piwowara. Nie w każdym browarze regionalnym ten piwowar jest rzeczywiście tak na pierwszym planie. W zasadzie to chyba w żadnym, no może w Kormoranie. W Kormoranie trochę chyba tam się chwalą piwowarem, Maciejem Mieleńskim, tak? Ale nie jest to regułą, więc naprawdę szanuję. Piwo górnej fermentacji pasteryzowane, niefiltrowane, mętność i osad są naturalną cechą produktu. Ono jest na drożdżach US 05 i było całkiem nieźle sklarowane, ale je zabełtałem. Zamieszać przed przelaniem, jest nawet tak napisane. Słusznie. Składniki: woda, słody jęczmienne, pale ale, karmelowy jasny, crystal maple, słód pszeniczny jasny, chmiele: mozaik, cascade, amarillo, drożdże US 05, ekstrakt 11,5, alkohol 4,5, IBU 23. No, na szczęście nie wyleciało po moim zamieszaniu. Jest ładnie zmętnione. Równomiernie, bez jakichś grudek, farfocli. Chyba jaśniejsze od Weizena. No, uniósł się zapach chmielu. Przyjemny, cytrusowy, trochę białe owoce, właśnie takie z mozaika typowe, winogrona. Dość wysokie wysycenie. Spora goryczka. Spora goryczka. Powiem wam, ja to piwo już miałem okazję pić w browarze, też z butelki, i tam zaobserwowaliśmy ciekawą rzecz, że jak się je naleje sklarowane, czyli bez osadu drożdżowego, to ono smakuje jak Session IPA. Po prostu jak Session IPA z konkretną goryczką. Dopiero jak się zamiesza i wleje osad, to ono nabiera miękkości i rzeczywiście no, jest takim American Wheat, a nie Session IPA. Co do etykiet, bo jeszcze się nie wyżyłem, to powiem, że też mi się nie podobają. No naprawdę. Podoba mi się to, że są w takich różnych kolorach, znaczy żółty, czerwony, czarny, tylko że to ma oczywiście krótkie nogi, bo w końcu te kolory się zaczynają kończyć, zwłaszcza że przestają korespondować ze stylami, nie? Bo na przykład wypuszczasz drugi ciemny, no i co wtedy? Albo Witbira na przykład, z jaką teraz ten, jak już żółty jest zajęty. No, one są za proste. Znaczy, ja jestem wielkim orędownikiem prostoty i ascetyzmu na etykietach. No, ale one, już pomijam, że w tym IPA po prostu wprowadza w błąd, nie? Bo to wygląda jak pipa, czyli polskie IPA, czy Polish IPA. No, a nic wspólnego to z Polish IPA nie ma. Więc generalnie bardzo fajne, mocno cytrusowe, z trochę wyższą goryczką niż, myślę, że tu jest więcej niż te 23,5, z troszkę wyższą goryczką niż dla stylu, ale moim zdaniem bardzo fajnie wychodzi. Dość wysokie wysycenie, co przy pszenicznym jak najbardziej mi pasuje. Miejmy nadzieję, że Milk Stout nie będzie tak wysycony. Teraz, no, w zasadzie, jeżeli chodzi o ekstrakt i alkohol, powinienem spróbować ten Milk Stoutu, ale no, jednak ono jest ciemne, wyraźnie kawowe, czekoladowe, więc stwierdziłem, że lepiej będzie chyba spróbować najpierw IPA. Tutaj kapsel czerwony Golas, tu mamy żółty Golas na pszenicznym. P-IPA, ten czynek browar. Ja to piwo też już miałem okazję pić w browarze.
Co więcej, miałem okazję pić nową warkę w browarze, więc ono tutaj, w tej wersji, którą ja mam, a mam to, to jest 13 marca 2018 roku, to jest takie Red IPA. Ono jest wyraźnie czerwone, zresztą do tego też, z tym też koresponduje etykieta. Natomiast w wersji tej, którą piłem z tanku, ono już jest od rozjaśnione nieco. To znaczy mniej jest tych słodów barwiących, karmelowych czy tam jakichś innych. Przez to ono już nie jest takim czerwonym Red IPA, tylko bardziej tak idzie w stronę takiego West Coasta, bo wbrew pozorom ono nie jest bardzo karmelowe, ono jest właśnie jak Red IPA. I ja w sumie bym je nawet zostawił, tylko bym mu zmienił nazwę. Zmieniłbym mu nazwę na Red IPA i zostawił je, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne piwo, którego w zasadzie w Polsce ten styl Red IPA nie jest za bardzo eksploatowany, a jest to ciekawy styl różniący się od East Coast IPA, bo East Coast IPA to jest takie IPA ze wschodniego wybrzeża, u nas najbardziej takim typowym przedstawicielem jest Atak Chmielu, czyli słody jak do angielskiego IPA, sporo karmelu i do tego wyraźna cytrusowa goryczka, a tutaj mamy inne te słody karmelowe, takie, no nie takie angielskie, tylko właśnie takie czerwone, Red IPA, Imperial Red, wiecie o co chodzi, mam nadzieję. Aromat cytrusowy, co to za chmiele, bo właśnie, nie przeczytałem. Piwo PIPA to goryczkowe i zarazem rześkie piwo dodane na zimno amerykańskie chmiele, zapewniają mu równowagę smakową, wnosząc także owocowe aromaty. Składniki: woda, słody jęczmienne, pale ale karmelowy jasny, melanoidynowy, aromatyczny, chmiele Magnum, Cascade, Mosaic, Citra, Amarillo. No, wydaje mi się, że robią robotę, ale jest fajna wytrawność, jest, bo East Coasty często są słodkie, znaczy ono też jest słodkie, ale w taki specyficzny sposób. Ono ma taką fajną, wyraźną goryczkę i te takie nuty karmelowe, ale w typie właśnie American Amber Ale'a, a nie w typie English IPA. To są subtelne różnice, no ale są. Takie bardziej twarde, bardziej mniej słodkie są te nuty karmelowe tutaj. Może dlatego, że nie ma diacetylu, a czasami w tych angielskich po prostu jest diacetyl. No to spróbujmy ten czynek Milk Stout. Nie wiem, co tutaj, to tutaj ma być. Czy to ma być, nie wiem, laktoza, kakao, nie wiem. Jakieś takie narysowane. Tutaj jest chmiel, jest szyszka chmielowa, jest kłos i jeszcze coś, nie wiem, chyba kakaowca ten, no ale nie jest dodawany. Co my tu mamy? Piwo P Milk Stout to ciemne piwo o wyraźnym smaku. Użytą mieszankę słodów nadających wyczuwalny smak kawy i palonościu uzupełniają aromaty chmieli amerykańskich. Tutaj trzeba wspomnieć o wcześniejszym Milk Stoutcie z Tenczynka, jeszcze za poprzedniego właściciela, który był chmielony australijskim chmielem na zimno. I to było bardzo ciekawe doznanie, dosyć zaskakujące, bo zwykle piwowarzy jednak nie chmielą na zimno Milk Stoutów, no bo po co? Mają być czekoladowo-mleczne, kawowe ewentualnie, takie cappuccino, no to co tam te cytrusy? Ale tam bardzo fajnie to grało. Zobaczymy, jak jest tutaj. Z tanku tego za bardzo, no tak powiedzmy, że jak mi Sebastian zasugerował, to coś tam sobie wyczułem, ale tutaj mam wyższą temperaturę, powinno być lepiej. Piwo ciemne, pasteryzowane, górnej fermentacji. Składniki: woda, słody jęczmienne, pilzneński, monachijski, melanoidynowy, czekoladowy, aromatyczny, palony, słody pszeniczny, pszeniczny czarny, słód żytni, czekoladowy, laktoza. Chmiele, Magnum, Citra, drożdże nie jest napisane, ale S04. IBU 27, a tutaj mieliśmy 50. No i ta goryczka fajnie wyczuwalna, naprawdę. Nie brakuje mi tutaj tej goryczki w tej IPie. Naprawdę bardzo fajna Red IPA. I jak ma być tylko jedno IPA, to oczywiście warto by było je rozjaśnić. Ale ja bym to Red IPA powtórzył, ale właśnie jako Red IPA. Ekstrakt 14, alkohol 4,8. Tam już z wywiadu, już nie pamiętam, co tam do tego filmu weszło w końcu, ale Sebastian mówił, że dwa plato są z laktozy. Ciekawostka,
Te mają po 6 miesięcy od daty produkcji, ten ma 8. I tutaj mamy kapsel firmowy z logo tęczynka, także mam nadzieję, bo to jest generalnie fajna koncepcja, żółty i ten, ale powinny być z logo. Ach, kawowe, czekoladowe. No, bardzo przyjemne. Mielu jeszcze nie czuję, zobaczymy. No, prezentuje się klasycznie. Widać, że nie pożałowano słodów palonych, bo jest rzeczywiście nieprzejrzyste, czarne, z beżową, drobnopęcherzykową pianą, miejscami wyglądającym jak na azocie, miejscami nie. No chyba, że te duże bąble to tak jak pur hard się robi. No, coś tam majaczy, jakiś taki cytrusik, ale on tak jest w tle. Nie, no może i nie w tle. Jest, jest cytrusowość. Jakie tu chmiele? Magnum Citra. No, to ta Citra tutaj powinna robić robotę. No, taka, im więcej niucham, tym więcej to idzie w takim kierunku zapachu takiego American Stoutu, nie? Czyli mocno chmielonego na aromat. Na szczęście, wysycenie jest niskie, piwo jest gładkie, słodkie, aksamitne na języku, ale z wyraźnie zaznaczoną goryczką. Ona jest bardziej chmielowa niż popiołowa, ale jest. Nie jest mulące to piwo. Przełamuje tutaj, pozostaje na języku nawet taki trochę posmak, taki ziołowo palony. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobry milk stout. Znaczy, milk stouty generalnie są wdzięcznymi piwami. No, jeżeli się coś nie spierniczy, nie zrobi się kwaśny, to w zasadzie ciężko to piwo zepsuć. Laktoza robi robotę. Słody ciemne też robią robotę. Więc no, fajne, fajne. Powiem szczerze, że ciężko mi nawet wskazać faworyta. Powiedziałbym, że Red IPA, ale jako Red IPA. Bo jako takie regularne IPA, no takich już się teraz nie waży trochę, nie? Ale jako Red IPA, to jest naprawdę chyba jedno z najlepszych w Polsce Red IPA, jakie piłem. Ale trzeba przyznać, nie było ich wiele. Nie było ich wiele, bo to nie jest popularny styl. To jako takie sesyjne, no nie ma na razie American Pale Ale'a. Więc takie zaskoczenie, chociaż za American Pale Ale'a może robić ten Wheat. W serii na pewno będzie więcej piw, część z nich będzie tak, w takiej wersji in-outowej, czyli się pojawia i znika. Część z nich będzie na pewno na stałe, Milk Stout na pewno, podejrzewam, że ten IPA. Więc no, myślę, że nawet Birgicy będą zadowoleni. Nie są to oczywiście piwa w żaden sposób odkrywcze, w żaden sposób zaskakujące. No nie wiem, no nie są to sztosy, nie są to jakieś, no nie wiadomo co, zaskakujące piwa. Są to piwa solidne, ale bez wad, z konkretnym charakterem. To nie jest tak, że one są takie, wiecie, jak tam koncerny próbują i one są takie wyśrodkowane, uładzone, goryczka nie za wysoka, aromat nie za mocny, nie za jasny, nie za ciemny, takie wiecie. No to nie, to tutaj jest konkret. Jest konkretnie słodkie i czekoladowe, bardzo mocna, znaczy fajna, mocna goryczka z takim właśnie posmakiem karmelowych słodów, ale w fajny sposób, taki American Amber Ale'owy. No i dosyć charakterna goryczka jak na American Wheat. Konkret na chmielenie. Podejrzewam, że w Stanach na konkursie by się zaczęli czepiać, że to jest bardziej za bardzo IPA. Oni tam mają takie podejście, że jednak tradycyjnie ten American Wheat to było takie piwo zbożowe i tyle. Takie American Pale Ale z pszenicą. Bez jakiegoś mocnego chmielenia. I to mnie trochę dziwi przy tym sędziowaniu, no ale tak jest, tak? Tak oni do tego podchodzą. No bo historycznie tak było. Piwa wypuszczone przez chyba Ancora, przez Sierra, to właśnie oni nie mieli drożdży do Weizenu, chcieli zrobić Weizena. No i robili takiego American Pale Ale'a bez amerykańskiego chmielu, czy tam bardzo słabo i z tym. I on był po prostu przede wszystkim zbożowy. I oni mówią, tak jest w opisie, tak ma być. Więc być może, że czepiliby się, że za bardzo ipowe jest.
Bardzo fajne piwa, oby tak dalej. Mam nadzieję, że Sebastian Jabłoński, piwowar Browaru Tenczynek, dostanie wolną rękę, będzie mógł wprowadzać nowe rzeczy. Mówił o tym, że chciałby wprowadzić sezona, może Witbira na lato. No więc wszystkiego dobrego, wasze zdrowie, napiszcie, które z nich piliście i które wam najbardziej smakowało. Mi chyba jednak IPA i to ta właśnie taka red. Chociaż mówię, którą piłem z tanków w Tenczynku też była bardzo dobra, ale już taka, nie taka red. Wasze zdrowie.